Ewangelista Marek w swojej Ewangelii w 12 rozdziale w wersetach od 38 do 40 zapisał takie słowa. I mówił w nauczaniu swoim: wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach, i pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. Drodzy bracia i siostry, czasami słyszę od ludzi w zborach: a nie przesadzajmy z tym nauczaniem, a litera zabija, nie bądźmy przesadnie faryzejscy. Muszę powiedzieć, że ludzie, którzy takie rzeczy mówią, w ogóle nie rozumieją, co mówią. Chociaż między nimi powołują się właśnie na takie fragmenty Bożego Słowa. Przyjrzyjmy się, o czym Jezus mówi w tej historii. Jezus powiada, że powinniśmy wystrzegać się uczonych w piśmie, ale nie dlatego, że są uczonymi w piśmie. Przypomnijmy, że w innej wypowiedzi Jezus stwierdził, iż powinniśmy słuchać tego, czego nauczają faryzeusze i uczeni w piśmie, ale nie powinniśmy naśladować ich postępowania. I w tym przypadku również Jezus nie mówi o tym, żeby się wystrzegać nauczania, ale żeby się wystrzegać czego konkretnie? Chodzenia w długich szatach, które mają być takim wyznacznikiem ich szczególnej religijności. Długie, powłóczyste szaty miały mówić w mniemaniu tych ludzi o ich pokorze, o ich oddaniu Bogu, miały być tym zewnętrznym świadectwem tego, do kogo oni należą. Ale te długie szaty również miały doprowadzić do tego, że ci ludzie byli pozdrawiani, odbierali pokłony, widzieli pełne aprobaty spojrzenia. Lubili też wejść do synagogi i zająć pierwsze miejsce. Lubili też oczywiście uczty wszelkiego rodzaju, no i też zajmowali tam pierwsze miejsce. Ale już czymś najgorszym było to, że ci ludzie pożerali domy wdów i dla pozoru tylko długo się modlili. Co znaczy, że pożerali domy wdów? To bardzo ciekawe, ale ludzie ubodzy, a wdowy należały generalnie do ubogich, ludzie, którzy nie mieli żadnego poparcia za sobą, nie mają żadnego poparcia za sobą, a wdowy takie były w tamtych czasach, to zwykle też ludzie dość pobożni. To jest ciekawe, ale nie jest to nic dziwnego, ponieważ ci ludzie, nie mając żadnego wsparcia, żadnej ostoi w tym świecie, całkowicie oddali siebie i oparli swoje życie o żywego Boga. No bo gdzież mieli znaleźć nadzieję? Gdzie mogli mieć nadzieję na rozwiązanie swoich problemów, jak nie właśnie u Boga? Jest rzeczą straszną, że ci uczeni w piśmie, faryzeusze, bardzo chętnie przyjmowali datki od takich ludzi. Bo ci ludzie byli gotowi się dzielić, wspierać tych, w cudzysłowie, świętych ludzi. Potrafili się nawet publicznie długo modlić, jedynie po to, żeby
o paradoksie zebrać jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej uznania, jak najwięcej pochlebstw usłyszeć pod swoim adresem. Pan Jezus mówi, takich ludzi spotka szczególnie surowy wyrok. Oni po prostu wykorzystują swoją pozycję do tego, aby ograbiać ludzi, czasami z resztek tego, co ci ludzie jeszcze posiadają. Jeśli jesteśmy w służbie, to musimy mieć świadomość, że jest tak, iż często służba wymaga od nas całkowitego zaangażowania. I pojawia się dylemat, z czego będziemy żyli. Czasami da się to pogodzić, ale przychodzi taki moment w przypadku przynajmniej części osób, że już tego się pogodzić nie da. I oczywiście przychodzi taka chęć, aby epatować tą potrzebą wsparcia, żeby delikatnie sugerować, że takie wsparcie jest potrzebne. Żeby nawet od ludzi, o których wiemy, że mają problemy i kłopoty, przyjąć wsparcie. Czasami zbory mają spore wydatki. Budują, inwestują i oczywiście do tego są potrzebne pieniądze. Czasami jest tak, że te ambicje i plany daleko przerastają możliwości zboru. No i wtedy próbujemy niejako wymusić na ludziach te pieniądze. Sposób, w jaki domagamy się tych pieniędzy, jest bardzo różny. Paleta możliwości jest nieskończona. Dzisiaj w zborach niektórych możecie nawet kartą wpłacać dziesięcinę, czy kolektę, czy jak to tam ktoś to nazywa. Czytniki są rozmieszczone w kaplicy. To jest jakiś absurd zupełny już. Ja wiem, że mamy XXI wiek, ale nie wszystko, co w XXI wieku być może ułatwia ludziom życie, bo tego nie jestem do końca pewien, musi być stosowane i adaptowane przez Kościół. Różne techniki psychomanipulacji sprawiają, że często ludzie oddają to, co mieli w kieszeni i dopiero kiedy wracają do domu, zastanawiają się, co zrobili. Może czasami lepiej po prostu pewnych rzeczy nie kupić, pewnych inwestycji nie poczynić, a pieniądze, które Kościół posiada, owszem, one są potrzebne, żeby utrzymać wszystko w gotowości. Może zainwestować bardziej oszczędnie, a przynajmniej część tych pieniędzy przeznaczyć na pomoc dla tych, którzy źle się mają finansowo w tym zborze. Przecież Kościół to nie budynek. Kościół to nie światła, to nie kamery. Kościół to nie nagłośnienie, nie sprzęty różnego rodzaju, ale to ludzie. Bez ludzi to wszystko i tak nie będzie potrzebne. Jeśli jesteś w służbie, nigdy nie rób niczego na pokaz. Nigdy. Jeżeli cokolwiek robisz na pokaz, możesz nie wierzyć, ale Bóg to ujawni. Nie tylko ujawni, ale Bóg pozwoli ci ponieść konsekwencje. Straszne konsekwencje. Bo Bóg nie pozwoli kpić ze swojego zgromadzenia. Jeżeli znasz takich ludzi, wystrzegaj się ich. Nie wspieraj takich ludzi. Nie prowadź z nimi żadnych dysput. Dla ich dobra, kiedy się pojawią
na zgromadzeniu, kiedy się pojawią na jakimś spotkaniu, usadź ich na końcu, zupełnie świadomie, z pełną premedytacją, modląc się o to, żeby Duch Święty przemówił do tych ludzi tam, gdzie zostali posadzeni, na ostatnim miejscu. Być może to będzie jedyna dla nich szansa, jedyna okazja, aby zreflektować się, aby coś zmienić w swoim życiu, aby powrócić do świętości, do pokory, do całkowitego oddania siebie i swojego życia i swojej służby Jezusowi Chrystusowi. A ponad wszystko wystrzegaj się ograbiać ludzi, którzy są sami w ogromnym ubóstwie i w ogromnej biedzie. Jeśli tylko możesz, pomóż, ale nigdy nie bierz. A jeżeli już ci ludzie zdecydują się coś dać, to usiądźcie do wspólnej modlitwy, stańcie do wspólnej modlitwy, uklęknijcie do wspólnej modlitwy i zawołajcie do Boga, czy to jest właściwe rozwiązanie. Odpowiedź może być naprawdę ogromnym błogosławieństwem dla wszystkich. Dla wszystkich. Ja nie powiedziałem i nie mówię, że ludzie ubodzy nie mają prawa, czy też nawet pewnego duchowego obowiązku, aby ułożyć na rozwój Kościoła. Ale trzeba bardzo ostrożnie w takich sytuacjach postępować. Trzeba by ogromnej mądrości, ogromnego doświadczenia, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Bo też trzeba docenić to, że ci ludzie mają serce dla Boga i chcą się dzielić tym, co mają, chociaż mają niewiele. Pamiętamy tą ubogą wdowę, która wrzuciła do świątynnej skarbnicy zaledwie 2 grosze. Jezus nie oponował przeciwko temu. Jezus nawet powiedział wyraźnie, że ona wrzuciła wszystko, co miała. Potrzebujemy po prostu ogromnej, ogromnej miłości, żeby takie sytuacje rozsądzać, żeby w takich sytuacjach też się odnaleźć. Ten, który daje, ten ubogi, który daje, wtedy, kiedy może kogoś wspomóc, kogoś, kogo szanuje i kogoś, kogo darzy miłością i kogoś, kogo Bóg mu kładzie na sercu, odbiera ogromne błogosławieństwo. Nie zabierajmy tym ludziom też tego błogosławieństwa. A ten, który jest świadomy, że odbiera skromny dar od ubogiego człowieka, musi uzbroić się w ogromną pokorę. Powinien przyjąć taki dar. Powinien oczywiście pamiętać o tych ludziach i w każdy możliwy sposób ich wspierać. Ale w danym momencie, kiedy przyjmujesz ten dar, musisz być pokornym człowiekiem, musisz być uniżonym człowiekiem, aby w żaden sposób nie urazić tego, który w jego mniemaniu daje tak wiele, a być może obiektywnie są to niewiele znaczące grosze. Lepiej czasami dostać parę groszy od ubogiego niż miliony od bogatego, ponieważ te miliony mogą oznaczać przekleństwo, a te drobne grosze Bóg może pomnażać w niekończący się sposób. Jakże bardzo potrzebujemy, żeby Bóg nas we wszystkim prowadził. I kończąc to krótkie rozważanie, jeszcze raz powiem, nie chodzi o to, żeby uciekać od Słowa. Nie chodzi o to, żeby gardzić ludźmi, którzy znają Słowo. Nie chodzi o to, żeby nie czytać Słowa, nie studiować Słowa, żeby nie uczynić Słowa światłością dla swoich stóp. Chodzi o to, żeby ludzi, którzy znają to Słowo, ale nie postępują właściwie, nie naśladować w ich postępowaniu. Niech Duch Święty nas poprowadzi w swojej mądrości. Niech nasz Zbawiciel obdarzy nas swoją miłością. Niech dobry Ojciec nieustannie pociąga nas do swojego serca. Amen.